Witam ze mną Adrian Konopski, jeden z zawodników powstałej niedawno reprezentacji Łodzi. Witam. Tak jest, dokładnie. Pierwszy oficjalny mecz za wami, sparring z dzbanami. Wydawało się chyba na początku, że to będzie bardziej wyrównany mecz, prawda? Tak, byliśmy przygotowani na wyrównany mecz, ale widać treningi zaowocowały, jakieś zgranie złapaliśmy z chłopakami tutaj powołanymi do kadry. I fajnie się grało, ładne, szybkie, składne akcje, wszyscy walczyli, każdy sobie pomagał i jakoś się rozwiązało, poszło sprawnie. No właśnie, to już wasze trzecie spotkanie na dobrą sprawę. Wcześniej dwie gierki wewnętrzne. Jak oceniasz w ogóle poziom chłopaków, w ogóle sam pomysł na reprezentację? No pomysł na pewno bardzo fajny. Jest to inicjatywa, dzięki której możemy się zgrywać z chłopakami najlepszymi w naszym mieście tak naprawdę, reprezentujący wysoki poziom. No i właściwie to zgranie wyszło tak od razu właściwie. Każdy wiedział, co ma robić, każdy wiedział, gdzie ma grać i jest przyjemność tej gry na pewno, nie? No właśnie, widać gołym okiem, że znacie się tak naprawdę któryś kolejny raz, gracie dopiero drugi, trzeci ze sobą, a mimo wszystko widać to na boisku dobre zgranie. W ogóle funkcjonuje wszystko tak, jak powinno, prawda? Jak w starym dobrym zespole, który zna się od lat. Dokładnie. Może dlatego, że po przeciwnych stronach barykady graliśmy i jakoś tak to zaowocowało, że umiemy się zebrać razem, no i oby tak dalej przede wszystkim, tak? Nie ma co tu popadać w jakąś euforię, ale jest coraz lepiej i oby na mistrzostwach było jeszcze lepiej. Kogo najbardziej dzisiaj byś wyróżnił z waszej reprezentacji? No myślę, że z tyłu trzymał to Alan Nowak i z przodu ciekawie też prezentował się Artur Sadura. Myślę, że tam trzymał z przodu, też było można podać, rozegrać, pokazać się. Skromnie, bo również bardzo dobra twoja forma, cały czas dobra dyspozycja. Dziękuję, no, ale kazałeś kogoś wyróżnić. No to... I w meczach ligowych, i również tutaj reprezentacji radzisz sobie świetnie, także życzymy samych sukcesów i tutaj, i tutaj. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo za... Dzięki.